inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Normalnie Łukasz przyjechał kozak na Willy Boysu. Niesamowite po prostu. No naprawdę jestem pod wrażeniem, nie? W pełnym przelocie jest, nie? Idzie strasznie. No widać, że to wstaje od razu. Też w swojej też strzały wgrywałem. Kozak, co? Jak ci się u nas jeździ? Zajebiście. Jest klimat? Dzisiaj progres idzie na wolnej gumie. Może się zatrzymał nawet. A widzisz, dobrze, że przyjechałeś, nie? No, nie jest tu źle. Musi. To Łukasz, ty ponagrywaj, a ja ten, na koło dam moim trochę. Nie, bo jak palcem nadusisz, to... Zrobiła się fajna pogoda. Deszcz popadał, przestał. Tomek na raptorze Łukasza.
A powiedz mi, masz coś takiego, jak na przykład długo nie jeździsz, że masz trochę cofki w jeździe na kole, czy nie? Nie. Nie masz czegoś takiego? Znaczy, powiedzmy, że długo nie jeżdżę, ja cały czas jeżdżę, każdy weekend. Staram się. Aha, tak. Aha. Powiedziałem sobie, że jak kupię drugiego Raptora, to będę jeździł cały czas. Nie ma przerwy, bo kiedyś tamtego jak miałem, no to była przerwa i bardzo żałowałem. I teraz powiedziałem, że będzie Raptor, będziemy cały czas jeździć. Czyli nie masz przerwy w ogóle i... Nie. Od tych dwóch miesięcy, odkąd go mam, to nie było żadnego weekendu przerwy. Czyli non-stop upalanie. Piątek, sobota, niedziela non-stop. Super. Hamulec głęboko, tak nisko pierdzę, nie? Albo takie moje odczucie. Ja się tak mówiłem, że dlatego jest też trochę po tuningu. Mi się wydaje, że musiałbym zrobić regenerację pompy, ponieważ dałem plamy, brakowało mi płynu. Tam jest do 4, to dolałem R3. O kurde. Także chyba się zmieszał płyn, więc zrobiłem regenerację... No to wymień. Znaczy wymieniłem, zrobiłem regenerację trójnego zacisku i teraz ta pompa czeka jeszcze, nie? Aha. Zobaczymy. No teraz działa, nie gotuje się. Pojeździmy, zobaczymy. No mówię, albo to jest kwestia też przyzwyczajenia, nie? Ale mówię, nisko musi wejść pedał głęboko, nie? Tomek, jak wrażenia po jeździe? Nie mam pytań. Nie masz pytań, nie? Ale to pierdolę, nie? Zupełnie co innego, nie? No. No do 150. No. Ale nie, przyjechał normalnie na przyczep tego. Nie chcę ich was wstydzić. Nie ma co się pokazywać. Wiesz, to teraz też kwestia przestawienia jest, nie? No też tak. No. Że wiesz, od razu nie będzie, że kurde idealnie, nie? Teraz jest jeszcze też kwestia przestawienia na to ciśnienie, nie?
co, lepiej było? Znaczy, no mi się wydaje, że fajnie to wychodzi. Ale to kwestia też właśnie przyzwyczajenia. A mi się wydawało, że wolniej potrafię jechać na większym ciśnieniu. Ale to też musisz się przyzwyczaić. Ale... chwilę pojeździć i zobaczysz. Ale lepiej mi na takim niskim wypionować go. Aha, no właśnie. Łatwiej. No bo może... kurde, no sam nie jak go pionuję, to wtedy czuję jeszcze bardziej, bo mi zwalnia, nie? No bo powinien być stabilniejszy, bo ta opona się rozłożyła. Mhm. I pod moim ciężarem przy pionie widać, że to jest... że klei. No, no. No chwilę byś musiał pojeździć, zobaczyć, czy faktycznie odpowiada, nie? No to... na różnym terenie, na drodze. O, skubany! No szybciej bym szedł niż ty jechałeś na dwóch kołach, nie? Uczę się. Mówię, szybciej bym szedł niż ty jechałeś na dwóch kołach. O kurde. Może dzisiaj się zatrzymiemy, bo widzę, że dobry progres idzie. Dobry hamulec jest.